Witam fanów Blendera. Dzisiaj powiem kilka słów o teksturach normal mapy generowanych wprost z aplikacji Blender. Zainteresowanych zapraszam do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. Jak widzicie, pracuję w najnowszej, stabilnej wersji Blendera 2.91. Przygotowałem sobie plik obiektów, które pozwolą wygenerować teksturę typu normal. Mam na scenie plane'a oraz 5 torusów. Torusy połączę w jeden obiekt. Ctrl J i do nich przypiszę materiał pierwszy. Plane. Plane posłuży mi do wygenerowania normal mapy. Do plane'a przypiszę materiał drugi. I od razu kolor bazowy zastąpię obrazem tekstury. Jeszcze tego obrazka tekstury nie mam. Teraz przejdę do zakładki Edycja UV. Plane jest aktywną figurą, został zmapowany na płaszczyźnie i teraz utworzę sobie teksturę Normal Map 128.1. Rozdzielczość 128 na 128 pikseli. Alfę wyłączę. Tryb 32-bitowy. OK. Teraz przeniosę się do zakładki z materiałami, no i tutaj zlokalizuję teksturę normal. W kolejnym kroku wrócę do trybu obiektowego. Zaznaczę torusy i wyświetlę je w trybie wysmuklającym, wygładzającym. Przejdę do okna cieniowanie. Zlokalizuję teksturę normal, żebym widział, co dzieje się na podglądzie. Zaznaczę plane'a. Zaznaczę tablicę, obrazek tekstury i zerwę połączenie. Teraz przejdę do zaznaczania obiektów, bo to jest istotne. Zaznaczę w pierwszej kolejności torusy i z Shiftem do zaznaczenia dodam plane'a. To na plane'ie zostanie wygenerowana, wypieczona normal mapa. Przechodzę do trybu renderowania. Wybieram silnik Cycles i uruchamiam bejkowanie tekstur. Ustawiam. Normalne i uruchamiam opcję aktywny obiekt selekcja. Aktywnym obiektem tutaj jest plane. Margines na 0. Generuję teksturę.
Bejk. Już widzimy, tekstura została wypieczona. Nieraz może się zdarzyć tak, że otrzymamy odwrotne ustawienie kolorów na teksturze. I wtedy musimy wejść w koordynaty i je podmienić na odwrotne. I teraz jeszcze raz wygeneruję. To jest właśnie odwrotna tekstura. Wracamy do właściwych ustawień. Jest OK. Obrazek tekstury zapisuję do pliku. Jako plik PNG. Przejdę do głównego okna aplikacji. Ukryję te wszystkie obiekty i na scenę zaimportuję nowego plane'a. Do plane'a przypiszę kolejny nowy materiał, materiał trzeci. Od razu dołączę obraz tekstury i utworzę nową teksturę. Do plane'a. Niech to będzie domyślna rozdzielczość 1024. Na 1024 piksele, tryb zwykły, OK. Oczywiście wskazuję tutaj tą teksturę domyślną. Teraz na moment wejdę do zakładki cieniowanie. Widzicie, mam materiał trzeci. Tutaj tym razem połączenie hierarchiczne jest włączone. Od razu sobie ustawiam na podglądzie właściwą teksturę. Przenoszę się do trybu malowania tekstur. Tu jest wszystko OK. I teraz chciałbym tutaj nanieść ten mój wzorek normal mapy. Wchodzę w zakładkę tekstury, nowa, otwieram i szukam tej mojej normal mapy utworzonej. Klikam. Popatrzcie. Normal mapa ma rozdzielczość 128 na 128 pikseli. Domyślnie będę pracował pędzlem, który pracuje w trybie Space i ma ustawioną rozdzielczość F na poziomie 50 pikseli. Ja sobie tą rozdzielczość zwiększę na 128. Czekajcie, nie mogę utrafić, no to zwiększę średnicę F. I teraz precyzyjnie 128. Otworzę sobie mapowanie tekstury i wykonam pierwsze mapowanie. I teraz mapuję obrazkiem w skali 1 do 1, bowiem rozdzielczość pędzla zgadza się z rozdzielczością ustawionej tekstury. Ctrl Z. Ale ja sobie tutaj wykonam kilka powtórzeń, na przykład 6 i w osi Y również 6.
No i teraz. Wykonam malowanie. Normal mapa została utworzona. Przechodzę do trybu cieniowania. I tutaj sobie skomponuję już właściwy materiał. Mogę dodać konwerter, kolor RGB do bieli i czerni. Wpinam. Już mam kolor w odcieniach bieli i czerni. Kolor połączę z normal. Dodam nową tablicę wektorową normal map. Po dodaniu normal mapy zostały zmapowane wypukłości. Żeby te wypukłości podkreślić, wam to lepiej zobrazować, dodam parametru metaliczności i połysku. I teraz widzicie, jak ta normal mapa wygląda na płaszczyźnie. Tutaj mogę korygować wartość i ustawiać właściwy poziom. Oczywiście nie mogę przedobrzyć. No i to by było chyba wszystko w temacie tekstury typu normal map. Dziękuję za uwagę.